Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i jak widzicie, moje nowe oblicze Was wita, jestem blondynką. Żartuję, to tylko peruka, ale tak staram się do niej trochę przekonać, bo bardzo mi się podoba i chciałam zobaczyć, jak będę wyglądała też w blondzie. W każdym razie dzisiejszy film nie będzie o włosach, będzie to przegląd szafy, dlatego że zaraz Wam pokażę, co w tej szafie się dzieje. Mam tam zdecydowanie za dużo rzeczy, za dużo niepotrzebnych rzeczy, których nie chcę mieć w tej szafie, ale na co dzień mam ogromny problem i zastanawiam się, w co ja mam się ubrać i wydaje mi się, że nie mam się w co ubrać, bo nic do siebie nie pasuje. I moim celem jest to, żeby zrobić tą szafę bardzo minimalistyczną, pomyśleć nad tym, co do siebie będzie pasowało. I dzisiaj właśnie chciałabym się skupić na głównej części mojej szafy. Przede wszystkim będę się zastanawiać nad każdą rzeczą pod względem dwóch czynników. Pierwszy z nich, czy w tej chwili, będąc w sklepie na zakupach, kupiłabym nadal tą rzecz. I druga sprawa, czy ta rzecz będzie pasowała do reszty mojej szafy. I będę robić sobie trzy kubki. Pierwsza z nich to będzie rzeczy, które zostają. Druga z nich to będzie rzeczy, które nie zostają, czyli których się pozbywam, a trzecia kubka to będzie morze, czyli rzeczy, nad którymi się jeszcze zastanawiam i później sobie je przymierzę i zobaczę, czy zostawię je, czy jednak się ich pozbędę. Okej, więc jak otworzę szafę, ona się nie otwiera do końca, więc nie przyda się, nie wiem, czy nie będę musiała Was przestawić z tym aparatem gdzieś tutaj trochę na bok, to widzicie ogromny bałagan. Tutaj w ogóle coś się nie widzicie tego, ale na razie tą górną półkę zostawię chyba. Tutaj mamy główną część mojej szafy. Tych wieszaków jest po prostu mnóstwo. Na dole mam bieliznę tutaj w koszykach, którą też nie chciałabym, żebyście bardzo oglądały. Okej, więc tak wygląda moja szafa przed. Mnóstwo rzeczy i po kilka rzeczy, po 3-4 rzeczy na jednym wieszaku i też moim celem jest to, żeby tych rzeczy nie było więcej niż jest wieszaków, czyli żeby każda rzecz miała swój oddzielny wieszak. No i przechodzimy do rzeczy. I tak, tutaj mam Tomka jakieś rzeczy, które później mu zorganizuję. Pierwsza rzecz, spodenki. Oczywiście zostawiam, to jest nowa rzecz. Dalej bikini, które jeszcze szczerze mówiąc nie wiem, czy zostawię, bo tak jak pokazywałam Wam w holu, dopiero je kupiłam i jeszcze do tej pory go nie przymierzyłam, więc muszę je przymierzyć i trafię na kubkę może, no bo jeszcze nie jestem pewna właśnie, czy je zostawię, czy je zwrócę. Kolejny wieszak, mam tutaj dwie rzeczy i obie są nowe. I jeśli chodzi o tą sukienkę, to ją oczywiście zostawię, dlatego że mimo, że jest w takim ostrym, intensywnym kolorze, to wygląda genialnie i uwielbiam ją, więc na pewno w niej będę chodzić. Kolejna rzecz, przepiękna koszula, którą też widziałyście może w folu, jeśli oglądałyście, z takimi szerokimi rękawami. Jest neutralna, będzie pasować do wszystkiego praktycznie, więc zostaje. Dalej mam tutaj zestaw, czyli taką marynarkę i spodenki krótkie. I to też dopiero co pojawiło się w mojej szafie, też pokazywałam Wam w holu, więc też zostaje. Kolejny wieszak i kolejne dwie rzeczy. Obie nowe i tak, kurtka oczywiście cudowna, tutaj ja ją noszę do wszystkiego, cokolwiek nie mam na sobie, ją uwielbiam, więc zdecydowanie zostaje. Ta sukienka, która jest po prostu genialna, ją uwielbiam i no, ona też sama mówi za siebie, jest zdecydowanie w moim stylu i uwielbiam ją, zostaje. Dalej, kolejna rzecz, zwykła biała koszulka z wiązaniem, ona też pasuje do wszystkiego, więc zostaje. Dalej, mam tutaj dwie rzeczy znowu na wieszaku. I tak, ten sweterek, nie nosiłam go już bardzo, bardzo długo, nie pamiętam, kiedy miałam go na sobie. Szczerze mówiąc, raczej go nie zostawię. Trafił na kubkę może. Kolejna rzecz, pastelowa i to jest mój kolor oczywiście, pudrowo-różowy, taki łososiowy i tą, nad tą bluzką się zastanowię, dlatego że ona wygląda bardzo ładnie i bardzo ją lubię, ale to co mnie denerwuje, to ona podnosi się bardzo tutaj do góry, co jest niewygodne, czy do pracy nie mogę jej założyć, bo podnosi mi się właśnie, jest to irytujące, dlatego nie jestem pewna, czy ją zostawię, czy się jej pozbędę, bo też bardzo rzadko ją noszę. Dalej, ten wieszak jest tak ciężki, mam tutaj aż trzy rzeczy. I pierwsza z nich to będzie kurtka, nowa kurteczka jeansowa. Ja kurtki jeansowe noszę do wszystkiego i wszystkie je uwielbiam, więc ona zdecydowanie zostaje, ona jest akurat taka długa. Kolejna rzecz z tego wieszaka to następna kurtka jeansowa i to jest taka zwykła błękitna kurteczka jeansowa z chyba Romwe, którą chcę obciąć sobie na taką krótką, bo teraz widziałam w sklepach, są albo takie bardzo długie, albo takie króciutkie i chcę ją tutaj właśnie obciąć. No i ostatnia rzecz z tego wieszaka to jest ta bluzka taka elegancka,
koszulowa jakby, biała w różowe pasetki i ona będzie im pasować prawie że do wszystkiego, do każdych jeansów, do każdej klasycznej spódniczki. Kolejny wieszak i tutaj widzicie trochę różowo. Tak, pierwsza rzecz to jest bluzka z New Look, którą szczerze wam powiem, że rzadko nosiłam jak ją kupiłam, ale ostatnio noszę ją co drugi dzień praktycznie, bo zrobiło się ciepło i bardzo mi się podoba jej styl, że jest taki trochę elegancki, ale można ją dopasować do wszystkiego i ponownie bym ją na pewno kupiła. Tutaj mam komin taki błękitny, którego na pewno bym już nie kupiła, bo już mi się nie podoba, więc pozbywam się go. I trzecia rzecz na tym wieszaku to jest ta piękna bluzka, która jest oczywiście w pastelowym, pudrowo-różowym kolorze, który ja uwielbiam. Zdecydowanie kupiłabym ją, jakbym ją zobaczyła w jakimś sklepie, więc ona też zostaje. Kolejny wieszak i tutaj mam tak kurtkę taką różowo-brzoskwiniową, nad którą szczerze mówiąc zastanawiam się. Ona też jest stosunkowo nowa, ale mimo to, że mam ją jakiś, no nie wiem, miesiąc, dwa, nie noszę jej za bardzo, więc zastanawiam się, dlatego że kolor mi się bardzo podoba, ale ten krój tak średnio mi odpowiada. I dalej, jeśli chodzi o tą bluzkę, to powiem wam, że może raz ją miałam na sobie. Jest bardzo ładna i ja lubię takie rzeczy, ale nie będę jej raczej nosić, po prostu wiem, że jej nie będę nosić. Następny wieszak i kolejna jeansowa kurteczka, którą uwielbiam i mega często ją noszę, więc zdecydowanie zostaje i bym na pewno ją kupiła. Kolejna kurteczka to jest taka cienka bomberka, która też myślę, że pasowałaby do większości rzeczy w mojej szafie, ale szczerze mówiąc dosyć rzadko ją noszę, więc zastanowię się, bo bardzo mi się podoba, ma naprawdę ładny kolor i jest taka klasyczna, ale nie jestem do końca przekonana. I trzecia rzecz, którą tutaj mam, bardzo ładna bluzka, ale ona jest w takim kolorze, który ja raczej rzadko noszę i podejrzewam, że już jej nosić nie będę, może ją miałam też raz na sobie, więc czas się pożegnać. Następny wieszak, na którym mam dwie koszule i spódniczkę. Widzicie, mówiłam, że mam po kilka rzeczy na wieszakach. Pierwsza koszula zostaje zdecydowanie, bo bardzo ją lubię. Jest to taka zwykła, klasyczna biała koszula, trochę oversize'owa w paski. I tak, kolejna koszula, ona jest też nowa. Powiem wam, że nigdy jej nie miałam jeszcze na sobie i podoba mi się bardzo, ale nie jestem przekonana co do kroju, bo ona jest dosyć mocno oversize'owa, aż tak może trochę za mocno, więc przymierzę ją i się zastanowię. I ostatnia tutaj rzecz to jest spódniczka, którą szczerze mówiąc chyba pozbędę się jej. Ona jest nowa, założyłam ją raz ostatnio, ale zdjęłam ją, nie wyszłam w niej z domu, dlatego że jest bardzo, bardzo krótka. Nie lubię aż takich mega krótkich spódniczek, źle się czuję. Na kolejnym wieszaku mam mój płaszczyk i sweterek Tomka, więc sweterek Tomka idzie do jego rzeczy. A jeśli chodzi o mój płaszczyk, jest przepiękny, uwielbiam go i na pewno go zostawiam, bo kocham go, ale odłożę go na jakąś kubkę z takimi rzeczami na jesień. Dalej następny wieszak. Pierwsza rzecz to kurteczka, którą uwielbiam z By Design, ze sklepu By Design. I na pewno będę w niej chodzić, ona będzie mi pasować do wszystkiego. Co do tej koszuli mam mieszane uczucia, bo bardzo mi się też podoba, ale mega dawno jej nie nosiłam. Nie wiem w sumie dlaczego, więc trafi na kubkę może. Na kolejnym wieszaku mam piękną bluzkę, która jest nowa i jeszcze jej nie miałam okazji założyć, dlatego że jest bardzo ciepło ostatnio i u mnie w pracy jest mega ciepło, więc za bardzo nie noszę ogólnie koszul na tą chwilę. Kolejny wieszak, dwie w ogóle kompletnie inne rzeczy. To koszula przepiękna, błękitna i ja tą koszulę mega lubię, ona bardzo mi pasuje, bardzo się sobie w niej podobam, więc zdecydowanie zostaje. I kolejna rzecz, którą miałam tylko raz na sobie, jest to sukienka z Zary, taka t-shirtowa sukienka. W każdym razie jako taka sukienka do chodzenia na zewnątrz raczej nie będę w niej chodzić, ale lubię ją mieć, żeby chodzić w niej po domu, także zostawię ją sobie, tylko po prostu pójdzie w oddzielny. Następny wieszak i tutaj tak, pierwsza rzecz to koszula. Koszula z Forever 21, nad którą zastanawiam się, bo też nie wiem, czy będę w niej chodzić. Założyłam ją kilka razy i podoba mi się, ale nie jestem przekonana, czy jest do końca w moim stylu. I druga rzecz na tym wieszaku to bluzeczka z Bershki, taka z falbankami. Ja mam mnóstwo tych rzeczy, jak widzicie, takich błękitno-białych tak jak ona mi się bardzo podoba, no to tak jak mówię, mam tego mnóstwo i muszę się zastanowić, bo tamte rzeczy jakoś tak
częściej sięgam niż po tą, więc przymierzę ją i zastanowię się, czy ją zostawię, czy nie. Kolejny wieszak i kolejna rzecz to jest bluzka koszulowa. No będę ją nosić, bo bardzo mi się podoba. Jest to taka koszula z ebutik.pl. Następny wieszak również z koszulami. Nie mam już gdzie stanąć, te wieszaki wszędzie się walają. Pierwsza koszula jest nowa, miałam ją na sobie tylko może z dwa razy w Polsce i tutaj jej jeszcze nie nosiłam z tego samego powodu, z jakiego nie nosiłam pozostałych koszul, ale na pewno będę ją nosić. Jest to zwykła, klasyczna, biała koszula, taka dosyć dopasowana, bym powiedziała. Dalej mam tutaj parę spodni takich oliwkowo-zielonych i one nie idą w parze z moją kolorystyką, ale zastanowię się nad nimi. One są z Primarka, zastanowię się nad nimi, dlatego że ja lubię teraz nosić w tą pogodę właśnie takie cieńsze spodnie, niekoniecznie jeansy, bo jest mi w jeansach gorąco. Dobra, na razie zostają. I kolejna koszula jest to taka pudrowo-różowa, bardzo cienka koszula w białą kratę, której raczej nie zostawię, dlatego że jest zbyt oversize'owa. I dalej mamy kolejną koszulę, która jest przepiękna, bardzo mi się podoba, ale szczerze mówiąc też jest za często nie noszę, a raczej bardzo rzadko ją noszę, więc trafi ona na kubkę może. Ciężki wieszak. Mam na nim, na razie nie patrzcie na tę rzecz pod spodem, ale mam tutaj kolejną kurtkę jeansową. Jest to ciemna kurteczka jeansowa, taka bardziej koszula, grubsza, nad którą zastanowię się, bo bardzo ją niby lubię, ale rzadko ją noszę, więc przymierzę sobie i zdecyduję, czy będzie pasowała do reszty moich rzeczy. Następne dwie tutaj mam rzeczy, myślałam, że jedną. Pierwsza z nich to jest taka bluzka z baskinką, nie wiem, czy dobrze ją widzicie, bo jest trochę taka ciemna. Jest bardzo ładna, ale nie będę jej nosić, nie jest w mojej kolorystyce i jej nie zostawiam. I kolejna bluzka taka śliwkowa, cienka, satynowa, podoba mi się, ale też jej nie noszę. Ona jest z New Look, więc też się jej pozbędę. Następna rzecz jest w takim oliwkowym, znowu zielonym kolorze. To jest dosłownie taka sama bluzka jak ta na początku łososiowa, którą wam pokazywałam. Bo to były ogólnie dwa zestawy z takimi cienkimi spodniami, w których też źle się czuję, więc tych spodni jednych i drugich pewnie też się pozbędę. I nad tą bluzką muszę też się zastanowić jeszcze. Następny wieszak, na którym mam kurteczkę zieloną, taką militarną, i tej kurtki się pozbywam. Dalej taka klasyczna bluzeczka, ona jest z takiego materiału a la zamsz cienkiego. Szczerze mówiąc, nie wiem, raczej się jej... Dobra, nie, pozbywam się jej. Jak się zastanawiam bardzo mocno, to znaczy, że nie będę jej nosić. Następny wieszak z dwiema rzeczami. Tak, pierwsza rzecz to koszula, którą zdecydowanie zostawiam, uwielbiam tą koszulę, jest prześliczna. I druga rzecz to biała, zwykła bluzka, która pasuje mi do wielu rzeczy, ale nie noszę jej, bo jakoś średnio się czuję w tym kroju. To jest taki, zobaczcie, zwykły, lekko oversize'owy krój. Dalej następna rzecz to jest sukienka ze sklepu By Design. Przepiękna biała sukienka z kapturem. Uwielbiam ją, naprawdę jest świetna, więc zostawiamy. Kolejna rzecz to jest bluzka, taka pudrowo-różowa, tutaj z takim asymetrycznym detalem na dole. Zostawiam ją, bo bardzo ją lubię. Dalej mam tutaj kurteczkę taką lawendową, tak bym określiła ten kolor, nad którą muszę się zastanowić, bo nie noszę jej za bardzo. Podoba mi się, ale miałam ją może dwa razy na sobie w życiu, więc zastanowię się. Dalej mamy prześliczną bluzkę ze sklepu By Design, nad którą też muszę się zastanowić, tylko dlatego, że powiem wam, że tak może średnio się czuję, przynajmniej wcześniej jak ją nosiłam, bardzo dawno jej nie nosiłam, ale średnio się w niej czułam, dlatego że ona jest tutaj na dole taka rozszerzana i miałam wrażenie, że jeszcze bardziej poszerza moje biodra, ale ostatnio schudłam, więc może jak ją przymierzę, może mi się spodoba, bo ogólnie krój jest prześliczny. Dalej mam tutaj kolejny wieszak z sweterkiem takim różowym, ale jest to taki odcień różu, który jednak... już tak bardzo mi się nie podoba, on jest reserved, na pewno komuś się spodoba, bo jest ogólnie bardzo ładny, ale ja jednak nie będę już w nim chodziła, więc go odkładam. Dalej mam tu zwykłą, klasyczną, czarną koszulkę, to muszę wyprasować, bo jest zgnieciona i nie noszę jej tylko dlatego, że jest właśnie pogniecona wiecznie i nie chce mi się jej prasować, więc nie wiem, czy ją widzicie dobrze. Więc jak ją wyprasuję, to na pewno będę w niej chodzić. Dalej mam tutaj taką klasyczną sukienkę, nie wiem, czy widzicie. To jest czarna sukienka z takiego cienkiego biału, z takiej jakby krepy, i tutaj na dole ma taką falbankę i ona mi się bardzo podoba, ale muszę się zastanowić, dlatego że trochę mnie poszerza i muszę ją przymierzyć i zobaczyć, jak będę wyglądać. Następny wieszak, na początek idzie płaszczyk w takim kolorze, nie wiem nawet jak mam go określić, to jest taki brudny róż, trochę z łososiem. Idealnie pasuje do reszty moich rzeczy, więc go zostawię. I dalej mam taką klasyczną bluzeczkę cienką z Bershki,
której nie noszę i nie będę nosić, bo jakoś, no po prostu. Dalej mam tutaj przepiękną bluzkę koszulową z Shein, czarną, białe groszki, takie drobne, ona mi się mega podoba, jest naprawdę genialna, to jest taka mgiełka delikatna i ja uwielbiam tą koszulę, rzadko ją też noszę, dlatego że rzadko noszę czerń, zwłaszcza jak jest tak ciepło, ale na pewno będę ją dalej nosić, więc ona zostaje. Dalej kolejny wieszak to tak, na początek płaszcz, którego nigdy w życiu nie miałam na sobie, ten czarny, dlatego że on jest bardzo przytłaczający na mnie i źle w nim wygląda. I dalej nad tym płaszczykiem w takim odcieniu camel, w takim karmelowym kolorze. Muszę się zastanowić, bo to też jest jeszcze dosyć taki neutralny kolor i też jest to kolor, który dopuszczałabym w swojej szafie, ale nie jestem przekonana, czy będę w nim chodzić. Wszystko się teraz znajdzie, powiem wam, bo widzę tu mnóstwo rzeczy na siłowni, których szukałam, więc porządek w szafie się przyda. Dalej mam tutaj zwykłą czarną koszulę, mgiełkę. Szczerze mówiąc, nosiłam ją tylko kiedy pracowałam w sklepie, w którym musiałam się ubierać w czarną koszulę. Później już jej nie nosiłam i podejrzewam, że nie będę jej nosić. Tutaj mam dalej bluzkę bardzo ładną. To jest czarna, zwykła bluzka, zobaczcie, taka elastyczna, ale tył jest tylko tutaj, zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest cały tył, takie łączenie tutaj na dole. I całe plecy są odkryte i ona by fajnie wyglądała. Nie nosiłam jej, zapomniałam wam, przyznam się, że teraz ją zobaczyłam i przypomniałam się o jej istnieniu. Ale ona będzie genialnie wyglądała z braletem pod spodem, więc na razie ją zostawię. Aż wstyd teraz po prostu, że musicie patrzeć na to, co tutaj się dzieje. Tu są wszystkie moje rzeczy na siłowni i jakieś domowe, które wtykałam tam po prostu, bo jak te rzeczy tak wisiały, to ciężko mi było to układać. Wiem, że to nie jest żadne wytłumaczenie i nie tłumaczę się, bo jest mi wstyd przed samą sobą, ale dlatego też tutaj zrobię porządek już poza kamerą w tych rzeczach domowych, bo tego nie musicie oglądać i pozbędę się tych rzeczy. I mam tutaj dalej dwa futerka kolorowe, które generalnie dałabym je na górę na strych do rzeczy, w których będę chodzić w przyszłym sezonie, bo podejrzewam, że będę, ale zostawiam je tutaj dlatego, że robię na tle tych futerek często zdjęcia na Instagram. Kolejne futerko jest takie brzoskwiniowe i jest taka sama, identyczna z nim sytuacja. Dalej mam tu dwie koszulki i obu się pozbywam, już to widzę. Pierwsza z nich to taka klasyczna koszulka satynowa i druga też satynowa. W takim różowym, brudnym, brzoskwiniowym kolorze, nawet nie wiem jak to określić, i nie noszę jej dlatego, że ona za dużo odkrywa, więc biorę się do roboty i ogarnę tutaj, bo jest naprawdę mega bałagan. Ok, więc tak prezentuje się skończona szafa, tylko w tej części, którą wam oczywiście pokazuję. Tutaj jeszcze zostały jakieś czapki moje, ale ja te czapki noszę, lubię, więc one zostają. Wiem, że nadal to wygląda na bardzo dużo, ale za chwilę pokażę wam, ile rzeczy się pozbyłam. Nie zważajcie na bałagan, muszę to wszystko jeszcze pozbierać, ale dwie ogromne reklamówki z Primarku są już pełne i tych rzeczy się pozbywam. Także z tych rzeczy na być może zostawiłam dosłownie chyba ze trzy, a reszta poszła tutaj do worka i się ich pozbywam. Ta część szafy jak na razie skończona. Jak widzicie, postarałam się tak trochę kolorystycznie to wszystko ułożyć. Jeszcze tutaj brakuje tylko tąka rzeczy, jak na razie wiszą tylko moje, więc za chwilę je tam schowam. I jeszcze oczywiście została mi góra do sprzątnięcia. Tutaj na dole poukładałam te wszystkie rzeczy na siłownię i domowe resztę po prostu wyrzucę. Więc jeśli ten wam się podobał, to koniecznie dajcie kciuk do góry. Dajcie znać, czy też robicie porządki w swojej szafie. Jak często? Ja muszę robić to dosyć często, dlatego że mi gromadzi się tych ubrań bardzo dużo, sporo też dostaję i kiedy coś nowego mi przychodzi, to muszę te starsze rzeczy przeglądać. Tak to wygląda. Jeśli zastanawiacie się, co robię z rzeczami, których się pozbywam, to odkładam je jak na razie na strych, ale tam jest już chyba z 5 worków dużych z ubraniami, które część z nich po prostu zaniosę do takiego sklepu Charity, gdzie później te rzeczy oni sprzedają i te pieniądze, mam nadzieję, że rzeczywiście trafiają do jakichś fundacji, a część z nich może tylko takie lepsze zostawię i być może sprzedam, żeby chociaż trochę mi się zwróciło. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, koniecznie dajcie kciuk do góry, jeśli film wam się podobał, takie trochę inne. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa! You said the same thing I told you. My eyes are clear.